Krzysiu oczywiście. Siemanarczo, witam wszystkich. W końcu mamy jakiegoś wspólnego vloga. Jesteś Małobaj po żniwach, tak? To w końcu przyszło, Krzysiu pierwszy skończył. Ja chwilę po Krzysiu, ale my już po żniwach, jeszcze u ludzi zboża stoją, a my już możemy sobie powoli, słuchajcie, działać. Case'a, no dobrze poznajecie, ale maszyny z tyłu, no raczej jeszcze leśna nie widzieli. Wielkie tak pozdrowionka i podziękowania dla firmy Rolmaco za możliwość potestowania ich talerzówki U652 bodajże. 3-metrowa talerzóweczka, dwa rzędy wałów, dwa rzędy talerzy, przepraszam, i do tego mamy wał daszkowy. No powiem wam sucho, póki u bardzo, nas... Bardzo, bardzo! Choran por se foi que dia só me fez chorar. Quando estará a lembrar em amor que dia não soube cuidar. Quando estará a lembrar em amor que dia não soube kombajnem trochę się przykopali w tym roku, więc ta ziemia miała naprawdę wilgoci. Kiedy skosiliśmy, ta wilgoć od razu poszła. Też się nie dziwię, jak do ciebie ludzie dzwonili, że wczoraj kosiłem, weź szybko z pracy, bo to trzeba zataliżować po wyspy. No i faktycznie... Faktycznie tak jest. Trochę racji mieli. No to kiedy to kosiłeś? Wiesz co, z tydzień będzie. Jakoś tak. To tam TikTok będzie kojarzył z TikToka, było na bieżąco wrzucane. To nie pamiętam, który to był dokładnie. Mamy, czekaj, który? 23. No to około 15 pewnie, 17. Tak na dwa razy, bo przed burzą raz, część. No. Tu było Liborius, przeżyto. O, i Kazimierz się wytalerzował. Pole, słuchajcie, było bezalkowo robione. No bo się nie dało. Nie dało. I teraz tak, tam mamy glinę zarąbistą z tamtej strony, a tu mamy pioch zarąbisty z tej strony, bo nawet widać. Nawet talerzówka jest ustawiona, ona głębiej już nie wejdzie prosto z tej suszy. Tam mamy na 30 coś się biega, tu jest 20 coś w tym piasku. Wystarczająco, tak? I tak ludzie mnie tutaj gonili, że
O, stój, bo ja już wykombajnowałem, prasuj. No to ja pojechałem następny dzień, sprasowałem, no żeby każdy tylko czekał jeden dzień. Jak widzi ta kurz z gornią wycieraczką, a nie wodę. Sprasowałem, no to jeden gość mi przekurliwał belki i zaraz gruberował, bo tam też ma glinę. Ja mówię, no wariat, kurna, no przecież zbierasz prawie że na bieżąco, a on, bo trzeba było sucho. No i miał z jednej strony rację, no ale wszystkiego naraz zrobić się... No niestety nie da. Nie da. Myśmy tu sobie jechali dwunastką, ale będzie za szybko, znaczy w sensie ciągnie nic się z tym nie robi, ale doły są zaraz... Nie wyskacie mnie. I ona kacperka wpadnę, albo on na mnie. A czy powiem, wczoraj jak się mnie wapnował, to te doły mi się przydały, bo mi się przynajmniej trochę przegarniało na wózku, bo takie było, wiesz, przemokrawe jeszcze, to się przebiło, coś tam było. Ja mówię, pierwszy raz w życiu mi się doły na polu przydały. No, także my sobie talerzujemy, zobaczymy, bo oczywiście jedziemy też do mnie, zobaczymy, czy John Deere sobie oczywiście poradzi. To jest. Talerzóweczka waży 1420 chyba, no i plus bał, nie? 1480 chyba, ale jeszcze to... bał. No to będzie koło... Koło dwójki. Koło... O, bo ten bał też na pewno tą robotę fajną robi, bo jednak no, mimo wszystko teraz zagęsi trochę tą glebę, no i zatrzyma tą wilgoć. No faktycznie, u nas gdzieś tam na początku też niwa, jak kto wcześniej zaczynał, tak jak na przykład my, to były takie łapane znów się zapowiadały, bo znów dzień padało, dzień schnęło, dzień padało i tak każdy po trochu urywał, aż w końcu bum, przyszło ile? Półtora tygodnia już nie pada, prawie. Tak. Półtora tygodnia. A 30 litrów u nas spadło, gdzie różnica? No to listy 30, a u nas 60-70 są. No, a 32 u mnie, więc to nawet jest widać, że tu nie ma... A różnica taka, że za Kutnem w stronę Łowicza 120. No ale wyje tam często, nie piątek to często, nie zawsze przez zalewa. Także tam się akurat nie ma co. Co dziwić? To te 120 to też jest, bo ono spłynie, tak? Tak tu po lewicie górki są, to pospływa i. No nie, tak długo nie pada, to ziemia nieprzyzwyczajona, no niestety. Teraz fakt, że te ostatnio te deszcze jak przychodziły, to codziennie coś popadało, to ta ziemia była przyzwyczajona, coś tam sobie wsiąkała. Nadają w niedzielę, coś poniedziałek. Tak, poniedziałek, wtorek, niby pogoda ma się opuścić, także no pogoda dla rolników naprawdę, daj Boże, żeby jeszcze jak najdłużej, żeby wszyscy sobie pokosili, bo no niektórzy co długo poczekali, bo czekali na przykład za kombajnami, bo ci co, wiadomo, niektórzy są tacy, co wolą najpierw u siebie skosić, dopiero jadą na usługi. Są też drudzy, którzy wolą najpierw jechać na usługi, a później kosić u siebie, także tak. Jeszcze tych pól... Żeby inny Janusz mu nie zabrał tak, roboty. Jeszcze tych pól niestety w okolicach, powiem wam, że naprawdę jest dużo i teraz gonią. Wczoraj taka chmurka przyszła, jak ja sobie wapnowałem i powiem wam, że już kurde, taki moment był, że tak bizonem się wahali obok kosili, nie wiedzieli czy zjeżdżać czy nie, bo tak chwilę naprawdę przekropiło, że asfalt był mokry. Ale moment to przeszło, wiecie, jak już jest suche zboże, a jest, no to kurczę, to chwila, moment i sobie tutaj przeszło. 3-metrowa, powiem wam, żeśmy tutaj rozkminiali z Rolmako, co tutaj zrobić, bo Krzysiu mówi, może jakąś czwórkę byśmy tutaj wzięli, się zastanawialiśmy nad tym, ale no pod wymagalną liczbę koni, no to jest od tam 90, no to ze 120, zależy to jakie ma ziemię. No u mnie będziemy mieli to minimum, u Krzysia mamy to takie w sam raz, można powiedzieć śmiało. Gdzieś tam największy problem tylko myśleliśmy, że będzie ze ściągnięciem tego i myśleliśmy, czy będzie case'a bujało, ale case ma lżej, nawet nie z gruberem. Tak, chodzi o ciążenie, to tak, tutaj on by sobie spokojnie latał w czwórce ciąganej, nie? 4,4 czy 4,5 metra ciąganej. Wiadomo, żeby były super mokro, by tam ona weszła gdzieś mocno głęboko na tych talerzach, bo to są albo 560, albo 610, ale chyba 560. Głęboko zapitoli, jakby było mokro, no to nie byłoby tak łatwo. A że jest susza totalna, no bo nie, Kacper, zobacz, czy znajdziesz kawałek mokrej ziemi, który... Nie, no nie, no, powiem ci tak, tydzień temu bym jeszcze znalazł, ale teraz już nie znajdę nigdzie, bo u mnie jest to samo, także ja też będę miał dzisiaj 32 stopnie. No codziennie, taka lampa, nie? Od rana do wieczora. 20 w nocy, rosy trochę wchodziły, trochę ratowały. Znaczy ratowały to, że trochę było chłodniej, a z drugiej strony nie pozwalały kosić do późnych godzin nocnych, ani nie pozwalały kosić od rana. Całe szczęście, że ten dreszcz chociaż te 30 litrów poratował, to ta kukurydza podczas wiechowania ma wodę, nie? No właśnie, jak jesteśmy już przy temacie kukurydzy, to słuchajcie, no wszystko zwiastuje, jeżeli no nie przyjdzie żadne gradowicie, nic złego się nie wydarzy, no to prawdopodobnie zwiastuje to, że Krzysiu w tym roku poletka się oczywiście odbędą. Ludzie pytali, bo ja powstawiałem, że no poletka w tym roku będą, wszystko o adres pytali.
na jak oni się będą mieli kierować. Tak mniej więcej, żeby sobie, na co by można było, żeby sobie wpisali, żeby każdy sobie zobaczył ile kilometrów. Co, Białotarsk można kierować? Najłatwiej. Jaki to masz kod pocztowy? 09500. A, czyli tak jak Gostynin. No, czyli możecie sobie na Białotarsk, bo obok jest Józefków, także akurat to tam będzie naprawdę, w tym roku będzie bardzo łatwo trafić, bo będą przy takiej głównej drodze. Przy asfalcie. Tak, przy asfalcie jest naprawdę sporo fajnych odmian, jest nowość, która jest naprawdę, nazwy jeszcze nie znamy, ale jest naprawdę piękna, wyróżnia się wysokością, to na pewno. Tak, bo no i to jest, na razie ma kod jakiś DM3310, ale to może nazwa. Ale będzie miała nazwę. Dobra, ale ciekawe, czy już mają jakąś ciekawą, a może wy będziecie wymyślać ciekawe, może na właśnie poletkach będzie wymyślana nazwa. Bo to generalnie z nazwą to nie jest też tak łatwo. Na pewno. Ponieważ nazwa sprawdzić i ona na przykład też podumać, czy w jakimś innym języku, to nie znaczy czegoś, wiesz. No, obraźliwego albo coś w tym stylu. Bo są takie sytuacje, że ktoś nazwał jakoś, a w jakimś chorwacku to znaczy dupa albo Bóg wie co, nie? A to jest na kilka krajów przecież, nie? No to nie może, no to musi to być Sasza Padumał. No, także na pewno będziemy się tutaj starać, żeby fajnie to wypaliło już te poprzednie, czyli dwa lata temu już fajnie, bo było kilka stanowisk, było kilka maszyn. Myślę, że teraz też jest kilka też fajnych firm, które by się na pewno chciały wystawić. Może takie Rolmaco, czy na przykład ATMP, taka nasza bliska też firma. Ja rozmawiałem u Krzysia wtedy z Rolmaco, także bardzo chętnie są. Zobaczymy, z całym wstępnie będziemy rozmawiali. Co z ciągnikami? Czy będzie Fendt? Czy to będzie Fendt Ferguson? Czy to będzie może John Deere? Może ktoś. Bo kiedyś z Wanickim rozmawiałem, więc zobaczymy. Także no to nie tylko, słuchajcie, będą takie, że pójdziecie sobie zobaczyć, jak kukurydza wygląda, ale jak pamiętacie z poprzednich lat u Krzysia, tak to wygląda, że po prostu po zbiorze kukurydzy od razu jest szybka uprawa i szybki zasiew pszenicy. Więc no to powinno dosyć fajnie wyglądać, bo też jednak tej roboty troszeczkę będzie, zawsze coś pozwiedzać. No i najważniejsze, że też, słuchajcie, jest trochę więcej czasu, jeżeli chcecie się spotkać właśnie z nami. Sami wiecie, jak wyglądają Bednary, na które bardzo serdecznie zapraszam, bo pewnie się tam oczywiście pojawimy. A jeśli chodzi o takie właśnie targi, to zawsze jest mało czasu. Nie mamy kiedy pogadać, zawsze szybkie zdjęcie, piątka i to tyle w temacie. Więc bardzo serdecznie do Krzysia zapraszamy. Mniej więcej, patrząc, jeżeli pogoda by się utrzymała, taka jaka jest, żniwa były, tak można powiedzieć, miało 2-3 tygodnie do przodu. Co najmniej. Co najmniej, więc prawdopodobnie, jeżeli nadal będzie tak ciepło i deszcze nie będą dość częste, no to prawdopodobnie kukurydza ziarnowa może być po Bednarach, czyli gdzieś w okolice połowy września. Więc to wam powiem szczerze, a w sierpniu oczywiście kukurydza na kisionkę. No wszystko takie bardzo przyspieszone, nie? Więc niestety taki mamy rok i taki mamy klimat, no chyba że się jakoś deszcze mocno opuszczą, no i to wszystko będzie teraz, wiecie, gdzieś długo stało, ale to nie zawsze tak to, słuchajcie, bywa. Robi ładnie, bardzo ładnie. Gdzieś tam za dużo nie ustawialiśmy wał, tylko żeśmy sobie idealnie dobrali do głębokości, którą robimy, tak żeby jednocześnie robić na całym polu, bo nie ma sensu na piąch grzebać po ramę, a gdzieś tu w klinie tam tylko powierzchni sobie. Dokładnie. Coś było słychać, nie wiem, czy słyszałeś. Ja wiem co. Już zauważyłem, bolec zginął. Ja widzę go. I wyleciała śruba. Właśnie? Tak, coś słyszałem. Akurat chodź na leżówkę potem. No. Czym żeby było życie bez przygód? To kukurydza była. Ale spadło i gdzieś tutaj się zabrzęczało. Ja weź zobacz, czy nie leży tam gdzieś przy samym śrubie. On jest duży bolec, więc tutaj słuchaj. Jakie jaja, mamy uciekający bolec. Kiedyś a to był taki gruby? Ty, a może być, że on tam leży, ty. Ale to musiał się, nie no, to przecież tu podnosiliśmy raczej. Patrz, w zeszłym roku też zgubiłem na tym polu. Żartuję. Tak, przy gruberze. No nie no, jak on by miał wylecieć? Wyleciał raczej wcześniej. No tak, i cięgło spadło hydraulicznie. No, to będzie się przejść. No, będziemy musieli przejść, bo ono mogło podbiło i wyleciało i usłyszeliśmy, jak cięgło spadło. Tak, tak. A przecież zabezpieczony był wszystko. No jajko jest, wiadomo. Ale zginął nam bolec. Zaginiony bolec, teraz będzie. Jakie jaja? A wtedy zgubiłem tam, z tamtej strony w zeszłym roku. Nie jest jeszcze aż tak tragicznie. Czuł te wilgoci, to jest tu glinka. Coś jest, tak, i widać, że przytrzymała troszeczkę. A tak to... dobrze ta liżówka działa, bo bolec zasłoniła. Fajnie to ma. To jest, wiesz co?
dobry ten sprzęt na targi. No nie, nic by nie zostało chyba, nie? Ile zawleczek? To ludzie teraz odwalają na. No gdzieś targach musiało spać na boku, może przejdziemy, to jest niemała rzecz, nie? Ja się nie wiem, to szybka zmiana perspektywy, teraz widzimy się u mnie, bolec już jest, nawet jeszcze dwa mamy, no niestety tamtego nie znaleźliśmy, także no, poszukiwanie pilne, bolec będzie gdzieś tam na pewno w najbliższych sezonach wyłorywany. Drugi na tym polu. Gruberowa, no to widzisz, to będziesz przynajmniej... Ja zgubię jeszcze z pięć. To wtedy zaprosisz tego, to jeszcze może przy okazji jaką bombę wyhaczysz albo coś w tym stylu, nigdy nic nie wiadomo, nie? Z poszukiwacza metali. Ale tu ładnie z tego lustereczko pojedziecie. Co tam talerzywaczkę z tyłu macie? Fajnie to robi. Ekrany mamy tak ustawione w sam raz, moim zdaniem, bo na tym suchym, no to nie, jak widzimy, jest ok, jest taka wysokość, wiadomo, na piachu jak głębiej wejdzie, no to wtedy te ekrany można było mieć wyżej, no ale po co? Teraz są one w sam raz, więc te ekraniki tak sobie zostawimy, zobaczymy jak będzie to szło. Jak będzie to szło u mnie. Ale póki co naprawdę bardzo fajnie to i tak w tym suchym, bo to tak trzeba powiedzieć. Ciebie szło, moim zdaniem kwestia, jak podnosić zareaguje na rok, powinno dodać radę. No, bo podnieść tak owo John Deere, to podnieść, podniesie, ale... No, ale to bardziej chodzi o to, czy to wiecie, będzie się dało jeździć, w sensie takim, że no... Może ominę wschodek. No, ci powiem, lepiej nie ryzykujmy może. Nie, powiem wam tak, już dzisiaj dość przygód, mamy starczy. Niech chociaż robota trochę pójdzie, bo wiecie, no też jest czas ograniczony. Musimy to dzień i noc talerzować, że tak powiem, ja żartuję, tu na spokojnie dostaliśmy na 3-4 dni. Muszę przynieść jeszcze słowa, muszę przynieść jeszcze ja. Z daleka. Wycieczka cię czeka. Jeden ten. A później kolega ma jeszcze resztę wigozyć, ale z tym trzeba przegrać, bo... może nie kusić losu, nie przegrywać tą no. Także to ja dzisiaj też już wapno mam rozrzucone, także bym sobie chętnie tu podziałał. Tak akurat, no mówię, fajnie się trafiło, że z Krzysiem chociaż jeden taki wspólny vlog, wiadomo, od Krzysia coś tam ponagrywałeś w żniwa. Tak. Coś tam materiału będzie, no więc... z tego pola. O. Siemanko, witam was w kolejnym vlogu, a dawno już takiego nie było. Materiałów mam sporo, może uda się połączyć vlog, który nagrałem z Michałem. Tutaj w przeżycie Lewandowskim, jak było jeszcze zielone. A teraz, jak widzicie, już bizon. Musimy sobie podjechać. Zjadę, bo jakieś auto jedzie. Będziemy zmierzyć sobie prawidłowość. Bo muciliśmy, słuchajcie, tutaj oczywiście jesteśmy na przeżycie Liborius od Wronkowskiego. Tu mamy pod górę, tam jest glina do tych krzaków, jak widać, a z tyłu znowu piasek, więc te przeżyto naprawdę fajnie się sprawdza i na lepszej ziemi i na totalnie słabej. Zaraz sobie zmierzymy, bo muciliśmy, słuchajcie, muciliśmy w 11. Dzisiaj mamy 15, a bo nie powiedziałem, że roku pańskiego jest 15 dzisiaj lipca. 11, tak? Czy 12? Ja już nie wiem, 11. Umuciliśmy 6 zbiorników. Masz, ponadcie. I była wilgotność chyba 11. A teraz zaraz zbadamy, burza była 12 chyba, taka 30 litrów długo trwała, więc myślę, że powinno być suche, zaraz będziemy widzieć. Zrobimy próbę. Na pewno będzie suche. No tak, widzimy, zobaczcie, ładne, grube jest naprawdę. Nie, grube, ale ładne jest. Ładne jest na ten. U nas z tymi przeżytami był kłopot, ale idę już. Doczekać się nie może, żeby jechać. Dziwnie ciągnik chodzi. Jak S. Dzisiaj czy czyszczenie chłodnicy sprężarką. To się stało. Teraz wam wytłumaczę co, ale najpierw zrobimy próbę. Żebym spokojnie mógł sobie jechać.
rozładowaliśmy te 6 zbiorników. Pola jest 3,85, więc na koniec wam powiem, ile to wszystko dało. Owiec musimy przestawić. Przężyto. Ok. Psy próbkę. Wciskamy ok. No, nie wcisnęliśmy. O. No, 13,7. Możemy mucić, mi się wydaje. 13,7, to chyba można jechać. Teraz będzie miał zbiornik. Bardzo ładnie sypcie. Ale ile to wam powiem na końcu? Niech na pewno będzie 6,5 tony wzwyż. Myślę, że 7 nawet, a może przekroczy. Nie ważę, ale będę widział po zbiornikach. Tak, oczywiście pi razy oko, jak to się mówi. Słuchajcie, zobaczcie. Ciągnik chodzi jak S. Zepsuło się. To spadło, to już nie wiem. No stop, zamiast zamur, zamiast robić co jakiś czas syp, to robi non stop. Non stop napiera. No dzisiaj już tego nie będę powietrzem w układzie, jest, będę kupował. Tak wyglądają głosiwa. Tak wygląda, zobaczcie, cały łan. Zawsze sieję tego Liboriusa od 3 lat, na którymś z pól, bo wiem, że wiernie plonuje. Zobaczcie, jakie ładne wyrównane grube ziarka. I tam pod końcem jest 6 klasa. Tutaj nawet gdzieś tam pewnie 4 B. I zarówno na tym piasku, tak samo na... Kurde, jak to chodzi dziwnie. To sprężarka. Tak samo na tutaj, na lepszej ziemi, na glinie. O, chrupie. Lepsze żydko jest ok. W nocy spadło 2 litry, więc... Póki rurę ma złożoną, to sobie przy słupie odciął. I teraz pewnie sobie wycofnie, przyjdzie od drugiej strony. Ale to chodzi dziwnie. Myślałem, że Norbert zajrzy, ale ma urlop, więc sami sobie tutaj walczymy. Może pójdę, pomożę mu rozłożyć. Wiadomo, to nie rekord. Rurę, chyba że sam zaczepi. Wtedy przed burzą przyjechałem od razu prasą. Jak oni tutaj cieli, ojciec, pan Izydor. I zobaczcie, prawa to prawa za pierwszym razem. Zrobiłem poprzeczniaki i przejechałem od razu. Wiadomo, że czekuję 2 dni co najmniej za tą słomą, bo ta słoma taka była. No ale mówię, jak spada mocno, to będą, słuchajcie, te poprzecza poprzygniatane kołami. Nie pamiętam, chyba poszło 200 kilo saletrosanu, 250 i 250 kilo saletry. Później już było tylko sucho, kwiecień. W ogóle bez deszczu maj, bardzo, bardzo słabo. Ile to, tak liczę, że 6,5 tony, 7 powinno dać tutaj, nie? Przecież mamy wysypanych, pełniutkich. Zresztą później pokażę wam pryzmę na magazynie. No, ojciec mi, że z tyłu 5 klasa wszystko. No, ale widać, ta odmiana radzi sobie. Dlaczego jest wysoka? Nie z racji tej suszy. Opryskane było tylko tę jedynką raz. Pamiętacie, z Etorkiem pryskałem chyba na vlogu, było nagrane. Mateuszowym tę jedynką nie dawałem regulatora, bo było naprawdę sucho. No, tu ojciec mówi o trawie, ale tu jest, słuchajcie, sąsiada trawa, ale to jest gorzowska, nie? No, nie ma prawa być dobra. Tylko tego deszczu i tak dopiero w czerwcu. Jeden deszcz 15 litrów, drugi 8. No i teraz w lipcu, te 3 dni temu 32 litry. To chyba najlepszy deszcz od 2 lat, słuchajcie. Także te przeżyto naprawdę i tak. I pszenica Liberia już wykosiliśmy. Wiesz, mi się kamera zapodziała. Gdzieś dała 6,5, 6,700.
Więc na tą totalną suszę u nas jest okej, myślę. Bizonek sobie chrucha. Powiem wam taką ciekawostkę. Ostatnio byłem po drewno w lesie. Gdzieś kabel przy przyczepie zrobił mi zwarcie. Nie mogłem wyłączyć przedniego napędu. Zadzwoniłem do chłopaków z Case'a. Co się okazuje? Zwarcie zrobione przez... kabel spaliło bezpiecznik od blokady mechanizmu różnicowego. Tak, on jest oznaczony. Jak będzie chwila, może wam go pokażę. I jeżeli ten bezpiecznik się spali, nie wyłączysz przedniego napędu. I musiałem powolniutko sobie jechać z tym drewnem. W sumie to z kilkanaście kilometrów, bo napęd miałem cały czas włączony, bezpieczników zero. Nie było możliwości tego wymienić. Bo powinienem kupić torta i bizon powinien dostać w twarz, bo w czerwcu skończył 40 lat. Piękny jubileusz. Zapraszam też na TikToka Krzychu MST76. Tam więcej, szybciej pojawiają się relacje. To jest dźwięk! To jest dźwięk! Am! Ciąga! Myślę, że w tym roku też pójdzie znów świeży Liborius na słabsze pola, zwłaszcza no my nie mamy dobrych gleb tutaj w Mazowieckim u nas. Zobaczcie, oto są dziury po dzikach. Kukurydza 2 lata z rzędu na nasiona. Jedna, druga, jak widzicie, kolejna nawet tutaj sobie urosła kukurydza, kolby szukały. A my jesteśmy, o, kolejne dziury na polu owsa poker. Widać, jak te dziki tutaj go schodziły. Dziki też lubią, jak jest owys w fazie mlecznej, ale no tu bardziej chyba szukały, słuchajcie, kukurydzy, kolb starych. Taka ładna ścieżka, widać? Do kukurydzy. Jedna jest, z drugiej strony sąsiad ma, tu jest dalej moja. Kosimy owiec poker. Dalsze gdzieś tam części powiem o plonie, jak już wszystko skończymy. Nie kosimy, zobaczcie, fajnie się już osypuje, a mamy 17 lipca roku pańskiego wiadomego. Ziemia klasy 5 i 6. Także jak na tą suszę, gdzie nie padało, jak wspominałem wcześniej, czy klima, bo to pole jest oddalone 12 km od domu. Dlatego też gdzieś tam pomaga mi tutaj Daniel, bo mieszka obok swoim rekordzikiem. Jak widzieliście może na TikToku. Wałki słomy niezłe, więc pomimo tego jakoś dał sobie radę. Zobaczcie. Kolejne ścieżki. Kolejne doły. O, tak jak widać, będzie się fajnie gruberować, zobaczcie. Kukurydza jeszcze ma czas, żeby ją poniszczyły. Dookoła mamy tutaj, zobaczcie, lasy wszędzie. Dalej kukurydzę. Dalej znów kukurydzę, znów tam jakiś rzepak był, kukurydza i autostrada. Więc ta zwierzyna, że tak nie przechodzi jak dawniej krążyła, że tak powiem, po tym terenie. A z lasu fajnie tu sobie przyjdą. Tutaj zobaczcie, podejdę, mam staw. Po drugiej stronie też był owiec.
został sprzedany, 600 plus VAT. Zobaczcie, tu mają idealnie, przyjdą się wybrzechtać w tej wodzie. No i w szkodze lezą. Kurczę. Woda, wejdą sobie gdzieś tam. 23 mamy dzisiaj maja roku wiadomego. Niektórzy z Was pewnie widzieli, dlaczego jesteśmy przy pryzmie z kukurydzą, bo wrzucałem to na TikToka. Otóż zaraz Wam pokażę, co mnie spotkało przed wczorajszej nocy. Zobaczcie tu, a przyszły stąd już kłosy pszenicy Elektra. Tu całą folię pozrywały. Zobaczcie, tego dołu w ogóle nie było. Czy one tak sobie buchty zrobiły, czy sobie kopały to cały taki dół w pryzmie? Oczywiście gdzieś tam, no nikt nie widział. Od budynków trochę oddalone. Zobaczcie, przeszły sobie. Pewnie ze dwa razy przyleciały żurawie. No i jak widzicie, wykosiły mi 1/3 pola tutaj. Więc super, bo będzie na pewno, ja to posklejam jakoś. Nie wiem, czy ja będę ten vlog traktował, ale prawdopodobnie tak, choć może to Wam taką małą, lekką zapowiedź tutaj oczywiście tym wszystkim zrobimy, ale raczej będę traktował go tak i będę leciał tak jak po kolei ze swoimi vlogami, więc on dopiero gdzieś tam za miesiąc, mniej więcej około się pewnie dopiero by pojawił. Ale no to zobaczymy, jak ja już będę w domu, sobie przemyślę też, żeby wiecie. Tutaj też fajnie, bo wiem, że w 100% taki vlog jak jest oddzielnie nagrywany, taki nie jak ja całe dnie sobie nagrywam tylko tu daną pracę, tak jak na przykład teraz to talerzowanie, no to jest taki plusik, że ja wiem, co nagrałem i tu jest szybka obróbka i szybkie wstawienie, więc jak będę widział, że mam dużo roboty z tamtymi vlogami, to tutaj po prostu zrobimy sobie coś takiego, że ten vlog po prostu takim fajnym przedsmakiem będzie tego wszystkiego, jak może John Deere będzie z tą talerzóweczką sobie oczywiście u mnie wyglądał. Więc jak takie małe podsumowanko możemy sobie zrobić. Krzysiu, jak tegoroczne żniwa? Pszenica generalnie, jeśli chodzi o zimową Liberia, granica 6-6,5 tony. Pszenica, przeżyto Liborius około 6 ton. Tutaj było naprawdę bardzo ładne. Owiec, myślę, gdzieś od 4. Jak sino, mimo wszystko, gdzie ten owiec był taki stresowy, nie? Z tego co ja pamiętam, tak, jak dzwoniłeś kiedyś. 800 po 4, jęczmień, 8 dusimy na jednym polu po 6. Pozostałe pola na tych piaskach, projekt plaża 3800, gdzieś. Aha. 4 to nie było, nie za 200, tak? No. Żyto, skan, też tam było z 70 arów tego żyta, no to było 1,5 zbiornika w Bizonie, więc ten jęczmień tak wygrał. Aha, no jak, jako zżyto, no. Jednak wygrał. Tak to wyglądało, no niestety i tak na tę suszę i tak jest okej, okay, no to dużo mówić. No tyle co u ciebie deszcze mijały, to naprawdę i tak ta ziemia po tych zimach ostatnio nas ratuje, bo w mokrych wiosnach, zimach, dużej ilości śniegu, no to kurczę, naprawdę nas ratują, bo kolejny rok z rzędu jest tak, że po prostu tę centralną Polskę, tak jak my to mazowieckie jesteśmy, wręcz można tak powiedzieć, my jesteśmy na skraju kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, w tej końcówce, tak, ale to jest idealnie centrum praktycznie Polski, no tak kurde te burze przechodziły, że nas wszystko mijały, albo Wisła ściągnęła i cały deszcz poszedł gdzieś tam w okolice Płocka, że Płock zalewało, Kowal, albo gdzieś tam Kowal, tak też, bo w stronę Wrocławka. Kowal już po 60 i po 80. No, a nas kurna, człowiek widział tylko te chmury, jak wiecie, na horyzoncie szły burze, a my tu kurde żeśmy biedni też tak czekali i błyski i wszystko i nic nie popadało, nic. Także naprawdę i tak... On by więcej dało, bo kukurydze wtedy są ładne, naprawdę bardzo ładne kasprowiciowe. No i tak też, Krzysiu, i tak masz naprawdę kukurydze bardzo piękne, bo patrząc tu... To nie moja! No nie, to spokojnie, no gdzieś tam na pewno... Kto Instagrama śledzi, to widział, bo ostatnio wstawiałem relacje. No to nawet przy tej nowej odmianie ja wyciągnąłem, mam 1,83 m wzrostu, wyciągnąłem rękę na maksa i myślę, że jeszcze pół metra brakowało do wiechy. Wiecie, do krańca wiechy, także no nie wiem ile mogła mieć, 3,5, okay, nawet ponad, 3,60, 3,70 na ten moment, a jeszcze chyba trochę rosną, czy już jak wiechę puści... Jeszcze tam między węża ciągle się wydłużają, ale to już taka wiesz, to już jest końcówka, to jest kiszonkówka, więc ona wskazana, żeby tutaj no to tak, no. Dużo, nie?
Więc no to fajnie. To pod tym względem mówię, jeszcze te deszczyki, które teraz będą, no będą nam to w kukurydze, czy też jak ktoś ma buraki cukrowe, to będą wam oczywiście to jeszcze, mimo wszystko, te deszcze będą ratowały. Czyli generalnie, a jak nakłady, Krzysiu, w tym roku? Tak jakby gdzieś na czymś trochę, wiesz, chciałeś przyciąć coś gdzieś mniej, czy mimo wszystko nakład był taki jak w poprzednich latach, to mimo znaczy, że są ceny, wiadomo, wyższe? Przyciąłem nakład na kukurydzę, bo w zeszłym roku te suszy, które staliśmy w trąbę mocno, jakby poprzedni rok, gdzie te zboża w momencie sięgały tam po poprzednich żniwach, ja mówię jeszcze tamtych, gdzie zakupy nawozu były, czyli 22 rok, po 1600 zł czy po ileś, no to optymistycznie, prawda, zakupiło się nawozów dużo więcej i dużo lepszych niż za 5 tysięcy, no. Czy się wydawało, że na przykład, nie będę już mówił nazw, może no tak, no, kogoś tam nie krzywdzić, bo się susza nie wiadomo, czy one się nie sprawdziły, czy po prostu susza, czy dużo więcej tych nawozów. Na kukurydze było podsiewacz, był fosfor w postaci, widzieliście gdzieś tam na vlogach, no innego nawozu niż fosforan, niby lepszego. Kornikali, wszystko, miłośnik, dużo więcej. I była kukurydza pod psem, bo to też w pewnym momencie trafił. A teraz szedł tylko mocznik, no bo nie wiadomo, gdzie tylko mogłem dodawać. Mocznik i polifoska 7, które nigdy nie stosowałem. Są kukurydze dwa razy lepsze. O! Także ja to 250 chyba dodałem. 250 sztempki podsiewacz. 250 było. No czyli no, można powiedzieć, że nie było nigdzie przycięte w tym roku. No jedynie na czym trochę oszczędzone było to też te dwójka, bo nie wszędzie tą tę dwójkę szło w ogóle. W ogóle u mnie nigdy zrobić. Nie szło zrobić, bo jeszcze krzywdę bym zbożu większą zrobił. Czyli nie szło azotu zastosować w pszenicach, żeby ją podciągnąć powiedzmy na jakościówkę. Nie, no bo to nic nie padało, więc wyrzucenie pieniędzy było. Te jedynki i tak były późno, bo nie było temperatur, bo zimno, zimno, mokro. Okres leży, ta dwójka leży, no nie szło zastosować, bo to by było, zboże już usychało. Jest to naprawdę, że ono tyle samo wygląda, no. Super. Wzięło się, gdzieś tam się wzięło te zboże, chyba ci się wzięło. Nie dało rady zrobić tej dwójki, bo by było i bez sensu to po prostu. A później oczywiście, jak to chichot losu jest, zawsze idą żniwa. Ta jedynka trzymała długo, ale przed żniwami postanowiło, że będzie zacznie padać. I to tak dość często tak. Wtedy. No, no i się czarno zaczęło robić. Gdyby była ta dwójka, była zastosowana, to na pewno teraz byśmy nie talerzowali, tylko może dopiero dzieli albo... No pewnie tak. Pewnie tak. Więc tu jest taki właśnie... Jest taka... Planeta się pali, tak? Tak mówią, tak mówią. Tak mówią. Wody brakuje, to jest fakt, że brakuje. To jest znaczy, co roku wszystko wysyka bardzo. Jak do asfaltu, ale do czego zmierzam? Dieselonek był kupiony w 1984 roku, czyli skończył w tym roku 40 lat. Jezus Maria, happy birthday! Żałuję, bo to było w czerwcu, jak byłem mały, jak kupowaliśmy, że nie kupiłem mu torta, nie rzuciłem mu w twarz, bo tak powinno się zrobić. To jego pierwsze żniwa, to były 6 sierpnia, czyli to nasz odpust. No. I jeszcze, że to było mokre. O kurde. Do 6 sierpnia to już zapomnął. No to tak. Słuch. Jezus Maria, 6 sierpnia to... Co tu będą ludzie... No mówię, podwójne żniwa. Pamiętam w tamtym czasach, przeżyta wiosenne jarę, kłócone były do 15 września nawet. Dobra, to teraz ten czerwiec, który w tym roku wpadł, bo no jęczmień to był którego tam koło 20 czerwca razem z grochem, tym Dexter zimowym, a teraz początek od razu, no gdyby nie te deszcze, które przyszły, bo nie było tych deszczów długi czas i nagle się pojawiły z niko, to koło 10 by były pokończone żniwa u wszystkich. U większości, o może nie u wszystkich, ale u większości koło 10 lipca to by... Do 15 ludzie mieli żniwa pokończone. A tak to jeszcze coś tam ten deszcz troszeczkę pozwoli. No to może są rejony kraju, gdzieś tam, gdzie mają dużo opadów, bardzo dużo opadów. Pan, który przyniósł nam należywaczkę na testy, pozdrawiamy. Tak jest. Pan Zolmanko, kierowca. To
okolicach Poznania mi to pada prawie cały czas. Jest mokro. Zdziwiony był, że u nas taka susza jak niedawno. No jak ja napisałem ludziom posta w niedzielę chyba, bo już nie pamiętam, ale chyba w niedzielę. A skończyliśmy w sobotę o 23.29 bodajże, ostatnią belkę wrzuciłem, no to można wtedy uznać, że to już dożynki i uznać, że żniwa zakończone. To ludzie, co tak szybko, ja jeszcze nie wjechałem. No to, to pokazuje, jaką mamy niby Polska, niby klimat umiarkowany. Polska i wszędzie i wzdłuż można powiedzieć, że jest równa, nie jest jak Włochy na przykład rozciągnięta, tylko że jest taki dość klimat fajnie równo rozłożony. Wiadomo, no tutaj mamy dostęp do morza, tutaj mamy dostęp do gór, więc no ta wysokość terenu jest tam jakaś, ale no generalnie jesteśmy w centrum Europy, więc no kurczę, pokazuje to, jaka różnorodność mimo wszystko w Polsce jest. No ale teraz nawet patrząc, jak przechodzą te burze, te komórki się tworzą, to u ciebie na przykład nie popada przez miesiąc, a u sąsiada kilometr dalej będzie miał trzy razy w ciągu tygodnia poleje i to tak porządnie, bo tak chmury u nas niestety przechodzą, że często łapie nas. Jak już idzie, to łapie nas ten złodziej. Ten z Poznania czasami nas właśnie ominie, pójdzie tu na ten kowal, gdzieś tu tej strony. Jak idzie złodziej, no to złodziej gdzieś, jeżeli nie skręci, bo często w Łodzi właśnie tam dziwnie się te wiatry wymieszują. Albo jak się nie wypada, bo przecież u nas idzie, no. Upada się do tego. I koniec, i przychodzą tylko chmury cimne. Ale i nie zimne. Ale to, że idzie chmura, duża chmura, zniknie i nagle tworzy się 5-7 km zagęstnienie w stronę Płocka i tam napięcie. No, no nie wiem, nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Ludzie mówią, że to te, że to ta petrochemia, a że właśnie. Nie, gdzieś tam mówią, że tak, burze ciągnę do żelastwa, że niby często do Łodzi ciągną burze, no bo tam torów jest dużo. Niby do Płocka ciągną, no bo cała ta petrochemia to tamto, niby do Wrocławka ciągnie, no bo to Anwil. No tak, słyszałem, nie? Ale to jest taka, wiesz, tylko takie zegdybanie, nie? Do Wisły, do wody rzeczą. No, no ale to ile w tym prawdy, nigdy się nie dowiemy. Możemy gdybać poprzez obserwacje z ostatnich lat, jak te burze właśnie tam idą, w tamte strony, a u nas zamijają. Ja też mam czasami rozgminę i zamyślę, dlaczego pada na Bałtyku. Więc no niestety, tak to wygląda. Co tu jeszcze? Coś z Rolmako na pewno, jeżeli chłopacy będą zainteresowani i my również, to na pewno będziemy sobie tutaj działać. Mają troszeczkę maszyn w swoim asortymencie. Tutaj bardzo ciekawym pomysłem jest to, że mają bezorkowca małego. Mają coś tam z tego, co kiedyś gadaliśmy na Bednarach, to 2,5 metra. Ale jak nie, to z tamtego większego można odjąć łapy i niby tam właśnie koło 120 koni sobie można spokojnie śmigać, więc no to wiadomo, w zależności, no czy popodo, czy nie popodo, no bo wtedy to wiadomo, tak będzie jak na wiosnę, że nic nie zrobi. Strasznie, kółki płótowe wchodzą teraz strasznie modę, czy... Tak, ale to i ludzie też więcej zaczynają głęboszować w ostatnich latach, gdzieś coś tam z tą ziemią robić, no bo niestety no te susze są takie, że gdzieś się tylko trochę namięka ta ziemia, a pod spodem no głębszej orki nie zrobisz, nic nie zrobisz, bo jest sucho. I niestety też te rośliny tych korzeni sobie nie później zapuszczają i w takich suchych, stresowych latach no niestety sobie zbytnio nie radzą. Więc tutaj gdzieś tam z pomocą właśnie takie głęboszowanie będzie, no to i u mnie... To jest glina cała pod górę. No widać zresztą. Ja w tym roku też będę głęboszował, już prawdopodobnie wszystko. Jeżeli to też, wiadomo, pogody pozwolą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Z czasem też te maszynki później będą miały lżej, no niż w tym... No Trzypek Pulgu to już swoje życie oddał, można to śmiało powiedzieć teraz, to ledwo zipie, dobrze ten John Deere się pojawił, bo powiem wam szczerze, jak ja bym go przeciągnął w talerzówce, to nie wiem, czy on by kurwa dał radę na wiosenne siewy bez większego remontu silnika, bo coś czuć, że go boli i tak no tak chodzi jak chodzi, więc no zobaczymy, co to z tego nam wyjdzie. Jeździmy koło tych 10, no powyżej 11 to ciężko, no bo widzieliście dziury, no że po tym wzorcu skakuje John. No. 10,4, 10. Także tutaj gdzieś w miarę. A jak próbowałem w 12, no to już w język można się ugryźć. Kurde, jest z Kubą jeździliśmy i Ciche też jeździł. On ma taką, wiesz, fajną, lekką na kole, 6-metrową albo 5 talerzówkę. Kurde, 16 na godzinę, nie? Ale to tam Boże Paku czy coś, to jest robota, ci powiem. To aż tam kurwa z talerzy to wyrzuca. Pewnie po równiejszym polu to myślę, że 14 nawet jakby chciał, to by szedł. Ale to też, wiecie, to jak taką robotkę robi, to nie ma sensu. Tu Bóg wie ile temu tutaj dawać. Także no jak na ten rok, no o cenach wam chyba mówić zbóż nie musimy.
bo w większości Polski i z tego co gdzieś tam sobie czytam, to w większości takie same. Więc no niestety, no tutaj w porównaniu do tych środków, do nawozu, do wszystkiego, to się tak zbytnio nie kalkuluje wszystko. Kto miał deszcz i chyba musi zachować parę metrów pszenicy, to jest spora różnica, jak dobrze miał po ogóle, nie? No, jak, a tu u nas niestety bardzo ciężko konsumpcję, choć no tutaj tam ze znajomymi gadałem, to ci powiem, tam niektórzy nawet po 14, po 15, ale to w zależności na jakiej maszynie sprawdzisz, także no. No i też w zależności jaki polu, może nie polu, bo tak. Są polu niskie. Gdzieś tam jeszcze ten azot, jak trzy razy w fajnych dawkach poszedł, to też pomogło to utrzymać wszystko, więc oj, to taki ci powiem konkretniejszy. Amen. Zbory. No to już ze 2-3 będzie można naliczyć śmiało. No to jest właśnie taka uprawa bezarkowa, że one gdzieś tam się wyciągną i chyba się jednak jest taki. Wiesz, po pługu zawsze jak jedziesz, to widzisz, gdzieś się tam zbierzesz, nie? Znalazłem takich jak kierownica 4 czy 5, po prostu już się zebrali, wiesz, no. Nie? A no, nie wszystkie zauważysz, jako nie? Dobra, luksus. No ty, no tak, do Krzysiu, ty jest... Nie, sprzedałeś coś. Ty sprzedałeś tylko owiec, tak? O, owca, tak, owiec sprzedałem. Po ile tu owiec w ogóle? 600 plus VAT. 600 plus VAT. Szczerze, to 580. Ośmo. To są ceny z lat 90. Tak. Gdzie sprzedałeś, kurwa, wtedy parę przyczep zboża i byłeś królem. Bo wiadomo, no wtedy nawozy, wszystko. No to się tak bardziej koniec z końcem wiąże, wiecie. Sezon spina się z drugim sezonem, a żeby sobie pozwolić na jakiś zakup nowych maszyn czy cokolwiek, to trzeba byłoby naprawdę kilka dobrych lat odkładać, jakby nie chciał się człowiek w kredyty bawić. A tego broń Boże. Tym bardziej, że nie wiesz co czekacie za rok czy za tak. Dwa. O niestety, powiem wam, no u nas w okolicy no jest ciężko i teraz możesz być naprawdę królem, a za miesiąc, dwa będziesz bankrutował, bo niestety nie wyliczysz coś, że z czymś popłyniesz. I wiecie, banki klepią po plecach, daj, bierz, ale później no niestety, trzeba robić to z głową, dlatego też no... Tu nie się człowiek nie porywa, bo i wszystko można by było, bo i Krzysiu by sobie podwórko mógł zrobić i by sobie przecież i siewnik można było jakiś kupić, no ale jak to wiecie, no cena za mleko za to wszystko też nie jest jakoś rewelacyjna, a teraz żeby porobić kiszonki, te pasze, nie pasze, dobrze, że też Krzysiu ze swoich mieszasz, to też jest jakiś tam, wiadomo, wiesz z czego i też na pewno to jest jakaś oszczędność lekka, nieduża, ale jest, bo i tak jak przy tych cenach sprzedać, to lepiej to spaść swoim krowom czy tam świniom, tak jak u nas. I to jakoś to pójdzie, ale no tak żeby sobie gdzieś tam pozwolić na coś większego, coś nowszego i w ogóle, to powiem wam, że naprawdę trzeba byłoby trafić jakąś daną uprawę w jednym roku, żeby gdzieś naprawdę na tym i mieć sporo hektarów, no bo to... Zobaczymy co się stanie z ziemniakiem, no bo wszyscy napalili się na ziemniaka, nawet ci co chyba jest z urzędu... Też właśnie tak jechałem tą autostradą, no mówię, ja pierdzielę ile wszyscy ziemniaki, mówię dla siebie to wątpię. Nawet widziałem, że ludzie na grupach pytali, ile brać mniej więcej za kopanie ziemniaków, bo mówi, dużo chętnych się zrobiło. Bo tam jakiś ktoś miał komba, jakiś właśnie bolko chyba, czy coś i właśnie mówi, ile mniej więcej, bo mówi, zawsze miał go dla siebie. A teraz mówi, dużo ludzi przyszło w tym roku, czy nie wykopałby i mówi, ile mniej więcej można tam brać, nie? Więc no, też mówię, tak kurde się wszyscy, ale to wiesz, jak jest dużo, nagle tak było z kukurydzą, jakieś ile, 7-8 lat temu, tak było z kukurydzą, wcześniej można było powiedzieć, 10 lat temu było z burakami, tak jak jeszcze tutaj w okolicach mieliśmy cukrownię i wszystko, to i tak później taki przełom teraz był w ostatnich latach chyba na słonecznik, mogę to śmiało powiedzieć. Jak słonecznika nie było, był niszową uprawą, tak teraz naprawdę jak się jedzie, tego słonecznika jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale w tym roku zdecydowanie mniej jak w zeszłym roku. Tak. No i ale widzisz. Cena walnęła. No bo wszyscy nasiali, bo to 3-4 lata temu był taki boom. Ja nie wiem, czy Michał nieprofesjonalny to. Bo to nie śledziłem do końca, czy on nawet nie wyciągnął silosa i ma ten palić chyba w piecu. A, no to widzisz. Bo taka opłacalność była w tym roku. No bo pamiętam jak Patryk zaczyna, bo u nas w okolicach naprawdę widziało się, jak słonecznik się widziało, to przecież ludzie po 50 km jeździli, żeby sobie zdjęcie zrobić. Tak. A teraz to przecież gdzie nie pojedziesz, to słonecznik jest. Ja no. Pamiętam jak Patryk właśnie... Ten header kupił tego Morezilla, nie? No, właśnie Patryk pamiętam jak on takie 3-4 lata temu właśnie wchodził w ten słonecznik i mówi, kurde, siedźcie słonecznik i faktycznie on gdzieś tam później zbyt miał bardzo duży, dużo
ludzi się zgłaszało pocięcie, bo dużo ludzi zaczęło ten słonecik siać. No ale to jak wiadomo, jak za dużo to też niezdrowo, bo jest, nie ma takiego zapotrzebowania później nagle na daną uprawę. No to widzisz, zimnioki w tym roku. No i co, jeden rok będzie cena, a na drugi rok będzie niestety... Nie no, kurwa nie no. No nie no. No nie no, jak jest pech, to pędzi się wszystko. Ty, co to odpadło? Broloczek mi się ukręcił od kluczyków, no zobacz pan. A taki powiem. Był ładny, amerykański, opowiem. Akurat z gwiazdą. No. Ile to już lat? Samo nieszczęście. Ładny, amerykański taki. No, także my sobie, słuchajcie, działamy. Ja sobie zaraz z dronikiem polatam, akurat tak kurde widzę, teraz będą supy. Będzie ciekawie. Ale se coś tu parę ujęć połapiemy, żeby coś tam jakoś... Jeszcze 40 minut już skończymy tutaj. O, żeby sobie jakoś akurat tutaj fajnie to ogarnąć, także gdzieś tam myślę, czy tam będzie gdzie wystartować. Krzyżku, ale nie płacz. Opel Astra, dobry samochód był. Fajnie, tu ogólnie spoko, że mają też tę blachę taką tu zabudowaną, bo wiesz, przy większych prędkościach, czy przy tym, to by się... Nie rzuca do góry. Tak, zajebiście by to rzucało. A też i przy okazji, reklamka od razu ładna. Jakby se ktoś chciał, to pewnie i pod zamówienie, i by se logo teraz, bo teraz każde gospodarstwo prawie większe, to każdy swoje logo ma. Gier, łoporowcy wszyscy sami, więc to by se można było na pewno trzasnąć, jakby się ugadał. No, także my serdecznie dziękujemy. Z tego co chyba wiem, to chyba Rolmaku też jest jedną z niewielu firm, która chyba pod klienta ci nawet te kolory mogą machnąć inne, bo gdzieś tam właśnie z tego co z Jotem Zetem gadaliśmy, to właśnie on mówi, dużo że właśnie... z tych robiących gdzieś paszowozy takie no. rzeczy, to oni to wiem, że tak. No, a tak? Napis ci robią na wojna w no, a widzisz, a przy maszynach takich to najczęściej jak masz tam jak jakieś inne takie znane firmy już i wszystko, no to już masz ich kolor i oni tak się trzymają tego, nie? A tu chyba coś tam, ale... Mogę się mylić, tak, mogę się mylić, możecie mnie, jeżeli ktoś ma, jak macie Ronmaka, to możecie napisać, jak u was się spisuje i jaką maszynę macie, a my sobie na pewno potestujemy, bo powiem wam, że naprawdę, no, ta leżóweczka. Co mnie zaciekawiło, kierowca powiedział, że nawet idą maszyny do Zimbabwe. Tak, on mówi, że naprawdę bardzo dużo mają do innych krajów eksportu, nie? Że bardzo dużo wywożą, mówi, nie, całorocznie, może, nie? Może nie ciągną brwy, czy mają traktory? Bardziej coś takiego bez dachu, nie? To tam jakie pewnie te ciopki na dwa koła tylko wyrywają, no tak? To różnie bywa. Także co, my wam dziękujemy ślicznie za tego vlogasa i słyszymy się w kolejnych, nie wiem, tyle tych vlogów jak nigdy będzie, naprawdę. To jest po prostu szok. Także co, do kolejnego z fartem, z Bogiem. Dobrych plonów wam życzymy, jak jeszcze żeście nie skosili, ale raczej już skosiliście, więc teraz już się powoli trzeba będzie zabierać za kukurydzę i szykowanie podsiewy, bo pewnie tak niedługo zobaczymy, to też nie wiem kiedy ten vlog wyjdzie, także co, do kolejnego, na razie, trzymajcie się, cześć!